odcinku programu Gość Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Muchówce, pani Barbara Matura. Dzień dobry. Dzień dobry. Szkoła przeżywa 50-lecie funkcjonowania w obecnym budynku. Jakie zmiany zostały przygotowane przez samorząd na ten jubileusz? Zmiany rzeczywiście są ogromne. Wybudowana została nowa sala gimnastyczna. Wyremontowany budynek funkcjonującej do tej pory szkoły. Powstało nowe boisko sportowe, plac zabaw, parking, szatnia. Tak więc rzeczywiście te zmiany są wielkie. Rodzice, którzy odwiedzają naszą szkołę, rzeczywiście zdziwieni tymi zmianami, które się tutaj dokonały, przychodzą chętniej, chociażby z ciekawości. Również absolwenci, którzy odwiedzają naszą szkołę, nie mogą poznać dawniejszych pomieszczeń. Proszę powiedzieć, z czego pani cieszy się najbardziej? No rzeczywiście najbardziej to cieszy się z sali gimnastycznej. Jesteśmy małą szkołą, ale o wielkich tradycjach sportowych. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat zdobywają wysokie miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminy, powiatu, a nawet województwa. Więc tym bardziej cieszę się, że będą mogli w tak wspaniałych warunkach rozwijać nadal swoje uzdolnienia i zainteresowania. Parkingi, zmiana funkcjonalności szkoły to element radykalnie zmieniający pracę w szkole. Co pani może powiedzieć na ten temat? No, przede wszystkim znacznie wzrosło bezpieczeństwo naszych uczniów. Do tej pory nie było miejsca, gdzie rodzice, nauczyciele czy przybywający do nas goście mogli zaparkować swoje pojazdy. Często zdarzało się, że wjeżdżali tutaj właśnie na teren starego boiska sportowego. To utrudniało pracę nauczycieli, no i rzeczywiście nie sprzyjało bezpieczeństwu uczniów. Natomiast teraz ten wjazd będzie zupełnie zamknięty. Jest tutaj bezpieczne boisko sportowe, natomiast parking to zupełnie osobne, oddzielone miejsce, gdzie można bezpiecznie postawić samochód. Jak pani ocenia współpracę z samorządem podczas realizacji tej inwestycji? I czy dobrze być dyrektorem takiej szkoły? W dzisiejszych czasach trudno być dyrektorem szkoły. My, dyrektorzy z gminy Nowy Wiśnicz, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy rzeczywiście bardzo dobrego gospodarza. Pan burmistrz jest wielkim przyjacielem oświaty, zna jej bolączki, problemy, no i zawsze możemy liczyć na jego wsparcie i życzliwość. W czasie remontu ta współpraca układała się wspaniale. Pan burmistrz prawie codziennie był naszym gościem, a właściwie nie gościem, ponieważ nadzorował tę pracę codziennie. Chciał sam dopilnować wszystkich prac, które tutaj były wykonywane. No i cóż mogę powiedzieć, no takiego gospodarza to chyba wszyscy dyrektorzy mogliby sobie życzyć. Na kiedy planowane są obchody uroczystości 50-lecia szkoły? Jak one będą przebiegały? Planujemy tę uroczystość na 28 października. Rozpoczną się uroczystości od złożenia kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli pracujących w Muchówce. Następnie o godzinie 10 odbędzie się msza w kościele parafialnym. Następnie przejście do budynku szkoły, gdzie odbędą się dalsze uroczystości, to znaczy otwarcie budynku, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, okolicznościowe wystąpienia, no i oczywiście część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów. Dziękujemy pani za przyjęcie zaproszenia naszego programu, a państwa zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję.